Na pierwszej pozycji, na drugiej Enzan, Zejda i Vincent razem, Adrenalina i na ostatniej pozycji Wakat. I wyjście na przeciwległą prostą. Stawka galopuje mocno, mocno zgrupowana, ale na czele Falon. Na drugiej pozycji przy bandzie Enzan, po zewnętrznej Zejda. Następnie Wakat, na ostatniej pozycji Adrenalina, ale jak już przedtem powiedziałem, wszystkie konie galopują bardzo, bardzo mocno zgrupowane. 1600 metrów do celownika, nadal na czele galopuje Falon. Na drugiej pozycji niosąca się Zejda. Dalej na trzecim miejscu Enzan jest. Na czwartej Wakat, Vincent, Adrenalina, ale wszystko razem blisko siebie. Falon na czele. Na drugiej pozycji galopuje Zejda. Na trzeciej Enzan, trzecia, czwarta, piąta, szósta pozycja, Wyrzusieńko, razem strzemie, strzemie i za chwilę konie będą miały do pokonania jeszcze 1200 metrów. Falon na czele, przy bandzie Enzan, po zewnętrznej Zejda. Dalej para Vincent, Wakat i na ostatniej pozycji Adrenalina. Do celownika jeszcze zostało jakieś 800 metrów. Falon, Zejda, Enzan, Vincent, Wakat i w odstępie, ale niewielki, ale lekko galopująca, Adrenalina. Na około 700 metrów przed celownikiem nadal się nic nie zmienia. Falon, Zejda jest tak już zdecydowanie druga na pierwszej, na zdecydowanie druga. Poprawił Vincent na trzecią pozycję, do stawki zbliżyła się mocno Adrenalina. I wyjście na prostą, największym polem Zejda przy bandzie Enzan. Walka. Jeszcze utrzymuje pierwszą pozycję Falon, ale zaczyna słabnąć. Po zewnętrznej znakomicie galopuje Adrenalina, a na czele jest Enzan, Wakat, Adrenalina, osłab Falon, osłab Vincent. Adrenalina z Wakatem są w tej chwili na pierwszych dwóch pozycjach, ale Adrenalina galopuje zdecydowanie lepiej, swobodniej, ale się bardzo dobrze trzyma Wakat. Tam Zejda się włączyła jeszcze do walki. Adrenalina jest na pierwszej pozycji, ale bardzo mocno atakuje i ją Wakat. Walka do końca. Adrenalina z Wakatem razem. Zejda, Vincent, Enzam,